moja królowo, co dziś w planie? O mój panie, stoi tutaj dzieci cała zgraja, która do naszego królestwa należeć by chciała. Co dziadeczki, chciałoby się do szkółeczki? Yeah.
Yeah.
drogę koleżanko i kolego miły. Jeśli idziesz drogą, to widoczny bądź. Przypnij do plecaka znaczek odblaskowy, niech cię widzą wszyscy, co pojazdem będą. Znaczki odblaskowe, małe i błyszczące, świecą ciepłym blaskiem, chronią nas wzrok. Uwaga, uwaga, bo pieszy na drodze, mówię do pojazdu, co po szosie krą. Lewą stroną szosy porusza się pewnie, tak jest najbezpieczniej, proszę uwierz mi. Prawą stroną chodzisz po chodniku w mieście, a na miejskiej szosie uważny, zawsze bądź ostrożny, to nie takie trudne, to jest prosty krok. Jeśli będziesz kroczył lewą stroną szosy, nikt cię nie zaskoczy, przekonasz się sam. Witam was w krainie grzeczności. Czy wiecie, jak należy zachować się w szkole? Grzeczność na co dzień, bardzo ważna sprawa, o tym również wspomnień wypada. Powiedz dziękuję, to słowo licznie nie kosztuje, a przepraszam i proszę, długo czyste przynoszą. A łaski na wszelkie karty ci dopowiem, że hałas niszczy zdrowie. Nigdy nie przesywaj innych kolegów, bo to czyni wiele złego. Plotkowanie jest nadane, może skończyć się fatalnie. Nigdy nie skacz uczniu mały, bo to nie przynosi chwały. Opraszam, nie za bardzo przyprowadzam, tak zachować się pierwszakom nie wypada. Nasza klasa to jest klasa, nie znajdziecie tu plutasa. Wszystko czyste, wszystko świeże, czyste ręce i kołnierze. A popatrzcie na zeszyt, ważne rzeczy znakomite. I nalewka, i okładka, czyściuteńka, świeża płatka. Ale cicho w naszej klasie, mowy nie ma, a mała, nikt nie gada, nie chichocze, nikt nie ciągnie za bardzo, nikt nie ściąga, wszyscy żadenka, nikt się nie opowiada. Chyba nikt nie krzyczy, nie biega, puszcza, rzadko z kolegami bawią się wspaniale. Każdy bardzo się postara nie spóźniać do szkoły, dbać o książki i zeszyty, być zawsze wesoły. Każdy bardzo się postara pięknie pisać, dobrze liczyć i czytanie, chociaż trudne, pięknie i wytrwale ćwiczyć. Bardzo lubię leżanty kamory w szkole. Ucz się, co cię pilnie, nagroda cię czeka. Wyrośniesz za bardzo mądrego człowieka. Ja do szkoły pójdę chętnie. Panowie i panie, tam dostanę pyszny obiad i drugie śniadanie. Witaj szkoło, witaj klaso, witajcie nauczyciele. Wszystkie dzieci was kochają, a jest nas tu wiele. Mości królowo, czy te dzieci mogą zostać prawdziwymi uczniami? Uważam, że tak, mości król. Thank you.
Będę zawsze pamiętać, że dziecko jest unikalnym skarbem. Będę słuchać uważnie, o czym mówi. Pamiętać, że każdy człowiek uczy się na błędach. Doceniać w dziecku to, co robi najlepsze. Przytulać je często. Cieszyć się jego dzieciństwem, pamiętając, że szybko mijają lata. Moi drodzy, wykazaliście się tutaj ogromną wiedzą. Wystąpiliście tak odważnie przed tak szeroką publicznością, że możemy być spokojni, że sobie z nauką poradzicie. Chciałam wam powiedzieć, że zawsze możecie liczyć w razie kłopotów na pomoc nauczycieli. Wspaniałe rodzice, gratuluję wam wspaniałych pociech i mam nadzieję, że będziecie nas w naszych działaniach, zarówno tych edukacyjnych, jak i wychowawczych, mocno wspierać. Drodzy pierwszoklasiści, u progu nauki w szkole podstawowej życzymy wam dużo sił i wytrwałości w dążeniu do zdobywania wiedzy. Drogie dzieciaki, gratulując wam i waszym panom, i waszym rodzicom, i wszystkim, którzy dzisiaj się cieszą wam tego występu, chciałbym powiedzieć, że jesteśmy spragnieni tego, żebyście na przykład kiedyś nam mogli zaśpiewać, jak będzie czas styczniowy, żeby babci i dziadka smokuje krewatka. Albo żebyście nam w maju zaśpiewały, że kochacie swoją mamę. Albo żebyście powiedziały nam, że u mamy najważniejsze jest to, że ją mamy. Gratulujemy wszystkiego, co związane z tym pięknym dniem i z tym nowym etapem naszego życia. W imieniu rodziców pragnę serdecznie podziękować za organizację tak pięknej, wzruszającej uroczystości. Pokażem bohaterom dnia dzisiejszego, uczniom klas pierwszych, życzymy uśmiechu, jak najlepszych ocen, by dzielnie pokonywali szkolne trudności. Niech dobrze.